7 stycznia, zgodnie z tradycją, w hali widowiskowej przy ulicy Kraszewskiego 8 odbył się koncert noworoczny, który zgromadził wielu mieszkańców Ciechanowa. Warszawska Orkiestra Impression zagrała pod batutą Krzesimira Dębskiego, kompozytora muzyki współczesnej, rozrywkowej, a także filmowej, będącego skrzypkiem jazzowym oraz dyrygentem. Podczas występu mogliśmy usłyszeć piękne wokale sopran Mileny Lange, mezzosopran Lali Czaplickiej oraz baryton Damiana Wilma. Zebrani goście świetnie się bawili przy dźwiękach granej muzyki. Wstęp był oczywiście bezpłatny.